Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, inauguracja nowej serii, nowa seria całą ekipą Fantasy, także mam nadzieję, że spodobają wam się zasady, że będziecie bawić się dobrze i przede wszystkim, że będziecie śledzić każdego z członków ekipy. Oczywiście macie linki pod spodem w opisie, zachęcam do subskrybowania ich, mojego kanału też w sumie możecie przy okazji. Słuchajcie, już wam wytłumaczę, na czym to będzie polegać, jak to będzie rozgrywane i z czym to się je, więc przejdźmy do prezentacji składu oraz od razu powiem wam, jakie tutaj są zasady. Jak widać, najbardziej w oczy rzuca się Man of the Match Royce. Jeden mod, reszta Silvery. To jest Bundesliga, jak też pewnie już zauważyliście. Skład Silverów. Słuchajcie, na początek wylosowaliśmy sobie kolejność, z jaką wybieraliśmy zawodników. Każdy z nas wybrał jednego motma, jedna karta Man of the Match na jednego zawodnika. Ja miałem bodajże czwarty los, także wybrałem Marco Reisa. Zobaczcie sobie do innych uczestników, kto kogo wybrał. Każdy z nas ma jednego motma i to jest taka nasza karta bohatera, czy karta kapitana, nazywajcie to jak chcecie. I wokół tego motma jednego, którego mamy, będziemy budować skład, a później będziemy grali ze sobą. Jak będziemy budować skład i jak będziemy ulepszać naszych zawodników, już wam tłumaczę. Jeden wygrany mecz równa się jeden upgrade. Jeśli wygramy jedno spotkanie z Silvera świecącego, karta zmienia się na złotego świecącego, a następnie jeśli wygramy kolejne spotkanie, karta ze złotej świecącej zmienia się na informa. Także jeśli wygramy 20 spotkań, te karty, które tutaj widzicie, zamienią się na cały skład informów. Mamy do rozegrania dokładnie właśnie 20 spotkań, więc jeśli ktoś chce mieć cały skład informów, musi wygrać każde spotkanie. Gramy mecze towarzyskie, ponieważ ciężko byłoby tutaj akurat zacząć grać na przykład w pierwszej lidze czy w 10, każdy musiałby być w tej samej lidze, więc gramy mecze towarzyskie, ale jest taka jedna mała zasada, gramy tylko przeciwko zespołom, które mają 100% zgrania, więc żeby nie było tak, że dostaniemy naszego przeciwnika, który ma 40 zgrania i samych brązowych, to zawsze musi nasz przeciwnik mieć 100% zgrania. Gramy 2 mecze na odcinek, także odcinków będzie 10. Po 10 odcinkach będziemy grali już między sobą, każdy z każdym. Także zobaczymy, kto okaże się najlepszy, kto będzie miał najfajniejszy skład. Jeszcze jedna dość ważna zasada. Jeśli ja używam karty Man of the Match Royce'a, to nikt inny z członków ekipy już nie może wybrać Royce'a do swojego składu. Możemy robić hybrydy, możemy używać jakich chcemy zawodników, ale nie ruszamy zawodników, którzy są motmami w innych składach. Więc jeśli ktoś będzie miał Ibrę, to ja na przykład Ibry w tym składzie już nie mogę mieć. Jeśli ktoś ma Müllera, to ja Müllera nawet nie motma, ale zwykłego informa też nie mogę używać. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Tak się prezentuje mój skład. Przejrzyjmy sobie teraz jeszcze raz te karty. Mamy tutaj Royce'a, który oczywiście nie rozegrał u mnie żadnego jeszcze spotkania. Mamy też Comana, niesamowity pace, naprawdę fajna karta. Mamy Sfina, którego postanowiłem użyć, bo dawno naprawdę nie używałem tej karty, a w FIFA 13 on był bestią, dlatego zobaczymy, co będzie też w tej. Mamy też Goretzkę, bardzo solidna pomoc, tak chciałem, żeby to wyglądało. Dwóch takich zbalansowanych zawodników, jeden zawodnik, który ma 4 gwiazdki skill move, 4 weak foot. Chociaż nie, w sumie Goretzka też ma 4x4, ten ma 3x2, także to jest bardziej taki defensywny, że tak powiem. Mamy Benisza, mamy Lukimię, nie wiem czy dobrze czytam, mam nadzieję, że tak. Mamy też Matipa srebrnego, Brosińskiego i mamy Giefera na bramce. Także ja idę wyszukać mojego pierwszego przeciwnika. Jeśli wygram spotkanie, będę mógł sobie kupić złotego zawodnika świecącego w miejsce, którego zawodnika tylko mi się spodoba. No i w końcu po 5 minutach szukania mamy naszego pierwszego przeciwnika, który ma 100% zgrania i cały skład srebrny. 4-1-2-1-2 to jego formacja, jestem ciekaw, jak będą spisywać się ci zawodnicy. No tutaj handicap mi nie pomoże, ponieważ obaj mamy silver składy, a nawet ja mam mocniejszy, bo mam jeszcze Man of the Match Royce'a, także no może być ciekawie. Patrzcie, jakie piękne podanie jest fajne. Proszę, strzel to. 1-0 w trzeciej, nie wiem co ja mówię, w 6 minucie spotkania. Nie wiem dlaczego powiedziałem w 3, ale prowadzimy, bardzo ładna piłka od Marco Reisa i Sfina się nie pomylił. Wychodzimy na prowadzenie. No, jeszcze jedna by się przydała, dobij to, tak jest, 2-0, 23 minuta spotkania. No i będzie okazja z rzutu wolnego dla Royce'a, zobaczcie. Dość fajna pozycja, jakby to udało się w bramkę dobrze trafić, to mógłby być gol. Aj, za mocno Royce. No, uda się, Royce 3-0, 29 minuta, pięknie to wykończył. Pięknie Royce do Comana, czy to będzie kolejna bramka? Coman nie trafił tego sam na sam. Oj, mamy bramkę na 3-1, no proszę. Tego się nie spodziewałem. Troszkę fartowna bramka, bo ta piłka tak się podbijała w mojej obronie, ale jest 3-1. Najlepsze jest to, że to był jeden, jedyny strzał na bramkę mojego przeciwnika w tym meczu. Ale piękne podanie do Royce'a. Royce, skończ to, Royce! O, ale huknął 4-1. Royce tym razem z asystą, czy nie? Chyba był spalony? Nie, nie było spalonego. To piękne podanie Royce'a w takim razie. Oj, no do takich bramek nie wpuszczaj. Co to było? Jak mu to w ogóle wpadło? Taki farfocel. Pięknie Royce i mamy bramkę na 5-2. Po prostu muszę się troszkę rozgrzać i zacząć uderzać Royce'em coraz więcej, bo zobaczcie, no ten bramkarz nie radzi sobie z jego strzałami. Oj, może być kolejna bramka, na szczęście nie trafił. Sam na sam i pomylił się napastnik mojego rywala. Jeszcze raz piłka do Royce'a, Royce w polu karnym. Royce, zejście do środka, Royce, to powinien być kolejny gol i tak też jest, 6-2. To jest zbyt łatwe chyba, 7-2, Marco Reisa. No, jeszcze raz Royce, przepchnij się, 8-2. Co za bestia, jak zaczął grać w drugiej połowie, no niesamowite to jest. No i mamy koniec tego pierwszego spotkania. Myślę, że wyszło nawet spoko, chociaż szkoda tych moich dwóch błędów w obronie, bo przez to straciłem dwie bramki, ale na szczęście one się tutaj w sumie niezbyt liczą. Marco Reisa, 6 bramek, jedna Sfina i jedna Goretzka. No nieźle. No i teraz pora na nasz pierwszy upgrade, pierwszy złoty świecący zawodnik. Tak się zastanawiałem i chyba atak sobie na razie taki zostawię. Royce myślę, że da radę tu pociągnąć cały atak. Pomoc nie jest taka tragiczna, odczuwałem największe braki w obronie, szczególnie na pozycji Benisza, dlatego postanowiłem, że Benisza wymienimy sobie teraz za Alabę, także Alaba, oczywiście wersja złota kupiona za 42 000 z hakiem, także myślę, że on troszkę wspomoże moją obronę. Muszę zastanowić się nad tym, czy już nie kupić Neuera jeszcze po tym spotkaniu, jeśli wygram, lub kogoś na pomoc. Zobaczymy, jak ten mecz teraz wyjdzie, póki co pierwsze spotkanie wygrane, więc pora na kolejne. No dobra, mamy naszego drugiego przeciwnika, ma 100% zgrania, ale jest cały, to jest cały brązowy skład. No nieźle. Royce, pierwsza akcja, Royce 1-0. Wiecie co, troszkę się boję czasem takich brązowych składów, bo sam grałem kilka razy już tymi kartami, które tutaj widzę, chociażby w Bohaterze, czy wcześniej w serii Tylko Brąz w tamtej Fifie i wiem, na co je stać, także jak koleś gra dobrze, to naprawdę może być problem, o widzicie, właśnie. Jeszcze jak mnie wujek handicap odwiedzi, to już w ogóle będzie combo takie, że masakra. Royce, tym razem asysta? Nie, nie wpadło! Coman, jak tak dalej będziesz strzelał, to będę musiał zainwestować w napastnika. Chyba się przestraszył. 2-0, 26 minuta spotkania, ładny ten strzał. No i mamy 3-0, Sfina z piękną kontrą, chwilę później 3-bramkowe prowadzenie w 28 minucie, no wygląda spoko póki co. Oj, chyba bramka, piękna interwencja mojego bramkarza, w końcu, a przed chwilą go jeszcze, no ja zastanawiałem się, czy go zmienić, ale chyba i tak to nastąpi, tak mi się wydaje. Komando Royce'a, Royce, to powinien być gol, tak jest, 4-0, 37 minuta spotkania, nie wiem, która to jest bramka już Royce'a, zobaczymy na koniec tego odcinka. Teraz Sfina, zatrzymajmy się, podajmy i wykończ to ładnie, 5-0. Powinien być gol, powinien być gol. Jak on tego nie trafił? No nie mam pytań, byłoby 6-0. O, pięknie, Coman. Jeśli to wykorzystasz, to zostaniesz, jeśli nie, to... No, pięknie, 6-0, 72 minuta spotkania, troszkę musieliście czekać na tą 6. bramkę, no ale w końcu się udało. Jeszcze jedna szansa, Marco Reisa, podaj tutaj delikatnie. To powinien być gol, piękna interwencja mojego bramkarza, dobrze uderzył mój zawodnik, także nie mam do niego pretensji, bo to, co zrobił bramkarz, naprawdę było idealne w sumie. Spróbuję jeszcze raz do Comana, czyżby... Nie, nie wyjdzie to raczej. Teraz to musi być gol, tak jest, mój środkowy obrońca, patrzcie jak ładnie uderzył i mamy 7-0. Koniec drugiego spotkania, drugi mecz, drugi wygrany, póki co idzie bardzo fajnie, bardzo gładko, 7-0, naprawdę łatwe zwycięstwo, No i zobaczmy teraz na oceny i na to, ile zawodnicy strzeli bramek. Coman, man of the match, 3 bramki, Royce 2 bramki, 1 Sfina i Lukimia, mój środkowy obrońca, strzelił tą jedną na sam koniec, jak widzieliście. Okej, drugi mecz wygrany, więc pora na drugi upgrade i tak wam mówiłem, troszkę muszę wzmocnić pomoc. Zastanawiałem się, czy zamiast Sfina nie dać już Robbena, ale myślę, że na razie jeszcze zostawię sobie tą trójkę z przodu. Wzmocniłem przedtem obronę troszkę, więc teraz wzmocnimy pomoc. Goretzka gra bardzo fajnie. Zastanawiam się tylko nad Kirchhoffem albo nad Fabianem, nie wiem, którego zmienić. Zobaczmy, czy oni mieli jakieś asysty. Ten miał aż 4 asysty, więc zostawimy go. A tutaj w jego miejsce zamiast Fabiana powędruje mój złoty zawodnik. Zobaczcie, kto to będzie. Wybrałem póki co Götze. Wiem, że tutaj też powinien znaleźć się Chalanoglu, także kilku fajnych zawodników jeszcze tutaj na pewno dojdzie. Na razie dajemy sobie Götze tutaj na środek i mam nadzieję, że będzie fajnie podawał, asystował, a przede wszystkim liczę na jego zwinność, bo to jest u niego bardzo dobre. Do tego 4 gwiazdki weak foot, 4 skill move, więc tak póki co po 2 spotkaniach prezentuje się mój skład. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, jeśli tak zostawcie jak najwięcej lajków w górę, proszę o was o to, ponieważ ten pierwszy odcinek dotrze do jak największej liczby osób wtedy i ta seria będzie oglądana coraz bardziej, także mam nadzieję, że się podobało, tak jak powiedziałem, widzimy się kolejnym razem, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, pod spodem macie taki przycisk subskrybuj, każdemu kto to zrobi dzięki wielkie, także do następnego, trzymajcie się, na razie i piona.